Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Tu dotkniesz historii regionu. Odwiedzamy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które z okazji 70. rocznicy powstania przygotowało wyjątkową wystawę. Muzea w ostatnich latach przechodzą zmianę, ktoś powie metamorfozę. Jak się zmienia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie? Znaczy, podstawowa istota tych zmian to przede wszystkim możliwość pozyskania dużych środków na remonty bieżące, na konserwację. Na to nie mieliśmy w tak dużym zakresie naprawdę od kilkudziesięciu lat pieniędzy. I też na modernizację w bardzo szerokim znaczeniu. Dzięki dotacji z ministerstwa i dofinansowaniu naszego samorządu wojewódzkiego, organizatora muzeum, mogliśmy sobie pozwolić na bardzo wysokiej jakości sprzęt, tak jak te urządzenia informacyjne, w których będą prezentacje. Nie musieliśmy oszczędzać, są wysokiej jakości technicznej i jednocześnie też bardzo wysoki poziom mają estetyczny. Tak samo postumenty pod wystawą. No jest to pierwszy raz, kiedy mamy postumenty furnirowane naturalną okleiną. Nadrzędną misją każdego muzeum jest zebranie jakiegoś zasobu zbiorów i utrzymanie tego zasobu, ale dzisiaj muzeum staje się trochę takim miejscem, gdzie mamy różnego rodzaju wydarzenia, ktoś powie takie okołokulturalne, przykład olsztyńskiego wehikułu czasu. To wszystko się mieści w naszej misji, w udostępnianiu naszych zasobów, mam na myśli eksponaty i archiwa, i jak najszerszym, prawda, przybliżeniu zwiedzającym publiczności. Bo w misji oprócz podstawowych rzeczy jak gromadzenie, zabezpieczanie, konserwacja, równie ważną sprawą jest udostępnianie poprzez edukację i też różnego rodzaju towarzyszące wydarzenia, no, które właśnie tutaj przykładem jest olsztyński wehikuł czasu. 70-lecie Muzeum Warmii i Mazur to jest okazja jednocześnie do pochwalenia się zbiorami podczas z tej okazji zorganizowanej wystawy, ale także czas pewnych podsumowań, pewnych planów na przyszłość. Zdradzimy, co w najbliższych latach może się zmieni, może będzie udoskonalane, poprawiane. Tak, no tak jak wszystkie jubileusze, każda okrągła rocznica to jest okazja do podsumowań. My tutaj tak to skonstruowaliśmy i temat tej jubileuszowej ekspozycji, że chwalimy się nie tylko najcenniejszymi obiektami ze zbiorów, ale też przede wszystkim pracą tych kilku pokoleń pracowników muzeum, olsztyńskich muzealników, no bo to głównie ich praca dała taki efekt. A jeżeli chodzi o plany na przyszłość, no to przede wszystkim właśnie dzięki obecnym możliwościom tych dużych dotacji chcemy i maksymalnie wyremontować i olsztyński zamek, i Lidzbarski, i inne siedziby. Zresztą mamy już jakby pewną bazę, bo też nie tylko do tych dwóch zamków, ale i do innych siedzib, na przykład oddziału Dom Gazety Olsztyńskiej czy Muzeum imienia Jana Gottfrieda Herdera w Morągu przygotowane już dokumentacje projektowe rewitalizacji. Wystawa 70-lecie Muzeum Warmii i Mazur. Jak zebrać podczas jednej instalacji, czy w jednej instalacji 7 dekad tak prężnie działającej instytucji? To problem jest innego rodzaju.
co ma się znaleźć, bo nasze muzealia są niezwykle bogate. Muzea polegają na zbiorach. Jeżeli ktoś nie ma zbiorów, to kariery jakby na tym polu nie zrobi. Natomiast po iluś już jubileuszach wcześniejszych pomyśleliśmy, żeby pokazać nas od tej strony przeciwnej. Czyli po prostu nasza publiczność, olsztyniacy, mieszkańcy Warmii i Mazur przyjdą tutaj na wystawę i zobaczą te rzeczy, które oglądali, przez które nas poznali, powiedzmy sobie, i docenili. Ludzie z innych regionów Polski, z innych krajów, również z dalekiej Europy. Z lat 50., z lat 70. i potem już coraz więcej. Podejdziemy do jednego z eksponatów. Ja go tutaj rekomenduję, ponieważ jak na razie jest to najstarszy znany mi zabytek o tej tematyce. Mamy oto figurę Samsona rozrywającego paszczę lwa. Jest tą właściwą figurą w sensie pozytywnym zwycięstwa nad złem. Figury Samsona pojawiały się jako podpory Ambon, jako Atlanty po prostu. Mamy taką figurę XVII-wieczną dopiero w katedrze w Pelplinie. Są znane z terenu Niemiec. Ta figura powstała około 1530 roku i znajdowała się w Kętrzynie. Więc jest to po prostu przykład jedyny wyjątkowy dzieła późnogotyckiego w służbie już nowego wyznania, które miało swoją sztukę w własnej tematyce, ale jeszcze korzystającą z artystycznego repertuaru późnego gotyku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv